Cześć, witam was na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest druga część takiej miniserii w serii odnośnie przebudowy Gdyni w grze Transport Fever Zatoka Gdańska. No i kochani, no, stanęliśmy na takim planie miasta naszego, powstającego na nowo. Zabierajmy się bez żadnych ceregieli do roboty i spróbujmy to jakoś dokończyć, tak żeby już nasi mieszkańcy mogli się tutaj wprowadzać, ponieważ troszeczkę im krzywdy zrobiliśmy, wyprowadzając ich z ich domów, wywłaszczając praktycznie całe miasto. Zostawiliśmy tylko jeden domek i to jest domek mieszkalny. No, to o tyle dobrze. Jedna rodzina tutaj mieszka. Co robią? Rok budowy 2023. Mamy 2049. Jeden bezrobotny tu mieszka. Mieszkańców jest trzech. Ciekawe, czy gdzie pozostała dwójka pracuje. Na czarno? To nieładnie. Dobra. Zajmijmy się na razie torami. Wypuśćmy sobie tor, ja to nazywam tor referencyjny, który by mi pokazał mniej więcej odkąd budować, ponieważ potrzebujemy przeprowadzić tutaj most. I teraz, bardzo ważna sprawa, zwracajcie w swoich rozgrywkach, tutaj zwracam się bardziej do początkujących graczy, zwracajcie w swoich rozgrywkach uwagę na wody żeglowne, jeżeli przeprowadzacie most. Jeżeli będzie zbyt niski, to zielone pole zostanie przerwane i wówczas statki nie przepłyną. Nam bardzo zależy, żeby statki tutaj wpływały, w związku z tym ja potrzebuję mieć podgląd na to. I most przeprowadzę, słuchajcie, na wysokości 1, 2, 3, 4, 5, 6. Myślę, że wystarczy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Pytanie, czy to jest równe względem tych torów. Z tym ostatnio mieliśmy dosyć duży problem na live w Gdańsku. Pierdylion razy zaczynaliśmy to samo tak naprawdę. Tylko o ten bym poprosił jednak, do 300 na godzinę. No, na upartego przejdzie, ale zobaczcie, tu już byłby problem. Tu już byłby problem. I teraz tak. Ty, przyjacielu, bracie, kolego, tutaj sobie zawędruj. Jak to tutaj wygląda? No powiedzmy, że będzie ok. Dobra, zatwierdzamy, 2 miliony 300 tysięcy nas ta nitka kosztowała. Teraz rzecz jest następująca. Potrzebujemy skasować kawałek tego toru i zobaczmy, jak będzie wyglądała sytuacja po przyłączeniu. Nie da się, więc jeszcze musimy wykasować. Mam nadzieję, że tyle to już wystarczy. Rzecz jest tego typu, że będzie problem, moi drodzy, z rozjazdami. Czy to jest w miarę... No nie, no tak to nie możemy zrobić. To wiecie co? Inaczej. Zburzmy ten most. Dobrze, że mamy tyle kasy na koncie. Możemy sobie pozwolić na takie niecne zabawy. Jeszcze raz wypuśćmy jeden ten tor, tak zwany referencyjny. I to był chyba ten, tak? Raz, dwa, trzy, tak. To był ten. Oczywiście po prostej. Dobra. Jeszcze kawalątek. I puśćmy może most trochę dalej. Tutaj może byłoby i dobrze. Aczkolwiek ja planowałem przepuścić pod tym wiaduktem kolejowym szeroką drogę. A tak to tutaj skrzyżowanie trzeba będzie robić. Co nie do końca mnie uszczęśliwia. Zobaczmy, jakby wyglądała wysokość na 5 z tymi wodami żeglownymi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, też da radę. Już tak bardzo ryzykownie, ale da radę. Dobra, jak to wygląda względem tutaj tego toru? Może być. Może być. Szału nie ma, ale może być. Dobra. Uff, no dobrze. No to teraz tak. To kasujemy. Może dotąd. Zobaczmy, jak będzie przebiegał ten most. Ten zjazd właściwie.
No tak, przyznam szczerze, że nie do końca mnie to uszczęśliwia. To nie. Skasujmy jeszcze kawałek. Teraz spróbujemy. Gdyby to zrobić. O tak, no to już byłoby lepiej, żeby po prostu na razie nie podłączać tego toru, ale żeby był zrównany z nim. Tutaj byłby zrównany. O, taki kawałek zostawimy. I teraz na spokojnie. Oj, on chyba jest jednak krzywo. Ta perspektywa w Transport Fever, niestety, ale czasami, no przynajmniej ja mam z tym problem, żeby dobrze jakoś to zobaczyć. Dołączmy te tory najpierw, żeby to wszystko było tu równo i równo, żeby wjeżdżało na most. I tak by równo wjeżdżało, ale ja się lubię pobawić, więc nikt nas nie goni, nie musimy się spieszyć nigdzie. O, a to ciekawostka. Spróbujmy jeszcze raz doprowadzić tor bezpośrednio. O. Nic nie straciliśmy tak naprawdę. Dobrze. Przepuśćmy cały most kolejowy na drugą stronę. Rozjazdy w sumie można by zrobić też i na moście, tylko że później, wiecie, jak niezbyt fartownie nam to pójdzie, to te mosty, te wiadukty kolejowe później nie wyglądają fajnie. Dobra. Cały czas patrzmy na wody żeglowne, jak to wygląda, bo możemy się później rozczarować. Ale jak na razie statek jest w stanie przepłynąć. Oczywiście ten wiadukt tutaj zniknie, więc tu nie będzie problemu najmniejszego. Pamiętajmy o tym, że to wszystko będzie przebudowane. No i dobrze, to mamy. To mamy zrobione. Wiadukt kolejowy puszczony na 5 wysokości. Wysokość zmieniamy klawiszami Page up oraz page down. No i dobrze, i mamy to. Nie, wiecie co, w sumie to tu można rozjazdy porobić. Jest miejsce na to. Jest na to miejsce. Zróbmy to. Tu mamy jeden. O, budowa niemożliwa. To ciekawe, co jest powodem. Czasami mnie ta gra zaskakuje. W jedną stronę się nie da, w drugą stronę już jak najbardziej się da. Dobrze. To mamy zrobione. Oczywiście semafory, bardzo ważna sprawa. Oj, tutaj krzywo wyszło. Poprawmy. Ja nie lubię takich. To niby szczegóły są, ale nie lubię, żeby to tak wyglądało. Jak już zabraliśmy się za przebudowę, to zróbmy tak, żeby to było dobrze. W porządku z tej strony. Jeszcze druga. No, teraz jest dobrze. O, jakaś chrypa mnie dopadła, słuchajcie. Albo za dużo gadam. Albo za dużo gadam. Dobra, z tej strony semafory stoją, jeszcze po drugiej stronie za peronami. Dobra, mamy to. Może być. Może tak być. Wygładźmy sobie tutaj ten teren. I zabierzmy się za naszą szeroką drogę. Tylko tutaj zrobiłbym taki manewr, że najpierw przepuściłbym tę drogę, może. Ach, no właśnie, przydałoby się jednak tak prostopadłą do tej. A ta droga schodzi nam tu w dół. Ajajajajaj, a jeszcze autosejwik.
No to jeszcze wygładźmy to, żeby było dobrze. No dobra, spróbujmy tutaj jakoś wcisnąć tę drogę. Ona powinna wejść na spokojnie. O kurczę. Powinna, tylko nie wchodzi. Może tak. Chwileczkę. I teraz ją wykręcimy. No, jest dobrze. Uf, uratowani, słuchajcie. Tylko nie tak ostro, o tak, bo my do tej drogi musimy się dołączyć. Proszę bardzo. Jest? Jest. I droga nam przechodzi pod wiaduktem kolejowym. Nie ma z tym najmniejszego problemu. A tu... jakoś tak może ładnie. Ach. To ładnie to jest kwestia sporna z tym ładnie. No dobrze. Tak może zostać. Tak na dobrą sprawę, gdybyśmy chcieli zadziałać jeszcze po drugiej stronie, to możemy. Ale damy im szansę, niech oni najpierw się tutaj wybudują, rozbudują przede wszystkim. No i dalej będziemy pracować nad tym, żeby jakoś ich tutaj zadowolić. W porządku. Teraz tak. Średnia ulica, również tory z trakcją. Przede wszystkim tę drogę zmodyfikujemy. Tej raczej nie potrzebujemy, bo już sobie pasażerowie z tego... z tej pętli tramwajowo-autobusowej dojdą z buta. To nie jest problem. Natomiast musimy podzielić to wszystko tak, żeby im wyznaczyć jakieś tam sektory takie, jakie my chcemy, a nie takie, jakie oni będą chcieli sobie wybudować, ponieważ jak oni zaczną budować, to się skończy na tym, kochani, że postawiają te swoje marne uliczki. I niestety, ale jeżeli jakieś autobusy będą kursowały, bo tramwaje to oczywiście będą jeździły po trasach z trakcją. To jest jakby norma, ale autobusy czasami sobie te trasy zmienią i będą jeździć takimi uliczkami malutkimi, co dla ruchu nie jest zbyt dobre. Dla przepustowości, o, może w ten sposób. Więc wyznaczmy im jakieś tutaj takie strefy. Przy dworcu ja spodziewam się, że oni to dosyć szybko zabudują. Będę chciał również, moi drodzy, zrobić jakiś wiadukt taki, żeby tutaj z tej strony przechodził nad torami. Tylko musimy się tym zająć. O. No to zajmijmy się. Ta sama sytuacja, co poprzednio. Wypuszczamy dwa środkowe tory. Tu już nie jest tak równo. Ten teren nie był modyfikowany. Dobra. I teraz tak. Tutaj też po kawałeczku sobie przeciągniemy. No i oczywiście do kolejnych peronów dołączamy. Widzicie, tutaj też nie wytracamy prędkości, więc nie ma tragedii, jest dobrze. Jeszcze tak teraz myślę, słuchajcie, nad tym, czy przypadkiem... Bo ja powiedziałem poprzednio, że między Sopotem a tutaj Orłowem, że zrobimy w tym miejscu dworzec. Teraz tak zastanawiam się, czy po prostu nie zrobić tego na zasadzie kasacji tego dworca i bezpośredniego połączenia z Sopotem. To mogłoby zadziałać. Z Orłowa do Sopotu można puścić autobus, tak samo jak z Orłowa do Gdyni można puścić autobus. Nie będzie to stanowiło problemu. Czy czegoś nie przyłączyłem? Tak, jeden tor. Jeżeli chodzi o Witomino, to tutaj też autobus poleci, ten tor zostanie wykasowany, nie ma potrzeby, żeby on tutaj przebiegał, to jest zbędne.
Dworzec w Witominie jak najbardziej zostanie, ale te tory zostaną również zmodyfikowane, tym bardziej, że przyuważcie jedną dosyć ważną rzecz. Zwróćcie uwagę na ten most. To jest most, po którym można śmigać 300 na godzinę. Natomiast ten jest mostem gorszej klasy i tutaj zdecydowanie wolniej pociągi jeżdżą, więc no, nie dopuszczajmy do takich sytuacji, ponieważ to nie jest efektywne. Dobra, to mamy zrobione. Teraz oczywiście narzędzie do burzenia. Na razie nie będziemy ruszali Orłowa i Sopotu. Wykasujemy im tylko dworzec kolejowy. W Orłowie oczywiście. I bezpośrednio puścimy linię do Sopotu. I tu już chyba... A, jeszcze... Jeszcze tutaj wykasuję. Oj, kolego. Aż się napotoczyłeś. No śmigaj mi tam. No jeszcze kawałek. O, teraz jest dobrze. W porządku. I tory poproszę. Jakoś tutaj tak sprytnie to podłączyć. Najwyżej tam kilka budynków padnie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z prędkościami. Wszędzie 300. Wszędzie 300 i żaden budynek nie ulegnie zniszczeniu, więc no, jestem zadowolony. W porządku. Tak może być. No i jeszcze drugi tor w takim wypadku. Lecimy z tym koksem. Tutaj do tego toru, proszę bardzo. Też wszędzie jest 300. Bardzo dobrze. Nie oszukujmy się, ja nie liczę na to, że pociągi na tej trasie takie prędkości będą osiągały, ale jak doskonale powinniście mnie już znać, to ja lubię takie rzeczy utrzymywać jednak, no tak, żeby te prędkości były maksymalne, maksymalnie możliwe, jeżeli mam do wyboru tory, które gwarantują mi maksymalnie 300 na godzinę, to te 300 na godzinę chcę mieć szansę uzyskać. Dobra. To od razu kasujemy. Aż do samego dworca, kochani. Aż do samego dworca. Aha, pociąg jest tutaj. Ten pociąg pójdzie do sprzedaży. Tutaj wygładźmy sobie ten teren. Przeciągniemy tory. Po prostej. Tylko zaraz. Po prostu to tak nie do końca. No właśnie. Zróbmy może tak. Zróbmy może na razie tak. I teraz w drugą stronę. Dlaczego tutaj są... O, zobaczcie, jak brzydko tu się robi. Widzicie? Coś tutaj poszło nie tak. Poprawmy to. Coś, jakiś wypadeczek tutaj był. O, jeszcze tutaj jakiś jest kawałek. To jakieś takie duże kawałki, słuchajcie. O co to chodzi? Coś nierówno było? No nic, to poprawimy to, zobaczymy. Może teraz już będzie dobrze. No, teraz już ładniej. Dobra, dołączmy ten tor i dołączmy ten... Ten tor, o tak. To jeszcze przeciągniemy. Dobrze. Ten również. I teraz tak, jak my tutaj stoimy... Aha, to stoimy tak byle jak trochę. Tutaj jest ta krzyżówka. Bardzo niefajnie. Ale spróbujmy. Zobaczmy. No 159. Musi tak być. No nie każdy musi śmigać 300. Gdybyśmy... Ach, ale chwileczkę. To by wymagało od nas przebudowy, tak na dobrą sprawę, całej tutaj tej, może nie tyle trasy, co tego kawałka wiaduktu kolejowego. Ale moglibyśmy się z tym uporać. Zróbmy to. Dlaczego by nie? Jak już pracujemy nad tym, to...
To zróbmy to raz na dobrze. Bo później znowu trzeba będzie to pruć, przebudowywać. Pierdylion razy nie wiadomo po co i na co. A tak to zrobimy, tym bardziej, że rozjazdy nam są tak czy inaczej potrzebne. O, no przynajmniej teraz tutaj jest równo. Jedna rzecz, tylko dociągnijmy sobie jeszcze. O, tak jak ma być równo, to niech będzie równo wszystko. O, jakie górki dołki. Wygładzanie. Proszę bardzo. Poprawimy od razu tutaj ten teren. Dużo osób na stacji, więc stacji nie wykasowuje. Już dwie stacje wykasowaliśmy. I teraz tak. Śmiało możemy podłączyć. O. Ten tor tutaj. Mamy 300. Ładnie. Dobry wiadukt jest wybrany. W porządku. I ten tor. Do tego. I też jest 300. Tylko, że chyba nie jest równa. Ale tutaj równo nie będzie. Tutaj równo nie będzie. Nie będą się stykać. Ale te już tak. Dobrze. No i ostatni tor. W porządku. Mamy to zrobione. Teraz oczywiście rozjazdy, kochani. To jest zawsze bardzo ważna sprawa. Nie można o tym zapominać. Chyba, że przez... Od 1850 roku do 2000, czy nawet dalej, będziemy jeden pociąg mieli na linii, to możemy sobie darować rozjazdy. Dobra, tu mamy jeden. I teraz tutaj zrobimy drugi. O-o. O, już się wystraszyłem, że się nie da, ale troszeczkę za daleko poleciałem. Teraz semafory. Kolejna ważna rzecz. Po tej stronie mamy gotowe. Jeszcze od strony peronu, za peronami. O, źle, nierówno. No, teraz traf w ten semafor, panie. O, bardzo dobrze. Teraz jest równo. W porządku. To jest zrobione. To jest gotowe. Pociągi, niektóre ucierpią tutaj z tej trasy. Zobaczmy, które. Gdynia Witomino, właśnie. Gdynia Chylonia Witomino. No, niestety. Gdzie jest ten pociąg? Znaczy... Inaczej. O, tutaj jest pociąg. Dobra. I ty, pociągu, jeździsz na trasie Sopot, Orłowo. No to pozmieniamy cię troszeczkę. Wykasujemy Orłowo. I wrzucimy ci, kochany, Gdynię. Tak na dobrą sprawę, to powinienem zmienić nazwę tej miejscowości na Gdynia Główna. O, to by było dobre. Bo tak sama Gdynia, to tak to nic nikomu to nie mówi. A Gdynia Główna już raczej tak. Tutaj możemy przejazd zrobić, słuchajcie. Tu możemy zrobić przejazd i tak też będzie. O, zobaczcie, jeden... To jest jeden z tych pociągów nowych, które zastosowałem. I powiem wam szczerze, że jest kapitalny. On się składa z sektorów. Możemy sobie kupić na przykład ten sektor i tutaj jest 9 pasażerów. Taki sektor możemy kupić. No i taki sam, tylko że odwrócony w drugą stronę, nie? Żeby zamknąć. I taki króciutki cipcioszek może sobie jeździć. Każda z tych sekcji, dosłownie każda, ta pierwsza, ten pierwszy człon, tutaj gdzie są przeguby, to tu się kończą człony, tak? Czyli od przegubów w tę stronę to mamy cały ten człon, później tutaj mamy kolejny człon, to jest trzeci człon i czwarty człon, tak? I każdy z tych członów 200 tysięcy kosztuje rocznie, jeżeli chodzi o utrzymanie. Więc do drogich nie należy, a można sobie fajny składzik złożyć. Oczywiście niektórzy będą za chwilę narzekać, bo to nie są składy, które jeżdżą w Polsce, no i co z tego? Ale jeżdżą u nas i tak ma być. Tutaj nie chcemy żadnych bus pasów, po prostu przeprowadzamy drogę. Nawet bezproblemowo się udało, co mnie dziwi, bo zazwyczaj na takich odcinkach modernizowanych to później są problemy.
Tu możemy to ładnie wygładzić. Jeżeli chodzi o komunikację miejską w Gdyni, moi drodzy, to na razie wstrzymamy się z jej przeprowadzaniem do momentu, w którym tam ludzie zaczną się budować, ponieważ ja potrzebuję wiedzieć, gdzie poszczególne sektory, sekcje będą wybudowane. Dobra, to mamy gotowe, tu już nie narzekają. Teraz ten pociąg. Ten pociąg jeździ na trasie Gdynia-Mosty. A no tak, no rzeczywiście, bo to jeszcze z drugiej strony musimy przyłączyć, prawda? Zapomnieliśmy. O, to może przy okazji zmodernizujemy i tutaj tę sieć, aczkolwiek... Tutaj to tylko drugi tor trzeba puścić. To tylko drugi tor, zobaczmy jak te tory biegną. Te tory biegną aż do wiaduktu, więc... No oczywiście. W porządku, chwileczkę. Jeżeli chodzi o Gdynię, jeszcze tutaj... Jeżeli chodzi, moi drodzy, o Gdynię Witomino, znajdźmy sobie te linie. Pasażerski, Gdynia Witomino... A nie, to jest Gdańsk-Śródmieście, to nie? Gdynia Chylonia Rumia. A Gdynia Chylonia, czyli ogólno nie zach... To jest tutaj ten problem. Dobrze, w takim wypadku wykasujmy te linie. Pojazdy na linii? Rzeczywiście. To do sprzedaży? Mogę? No dobra. W porządku. I teraz możemy to wykasować. Wykasujmy to. Gdynia Witomino nie ma... Gdynia Chylonia, Gdynia Witomino. Rozłączono. Trudno. Dobrze. To za chwilę będzie wszystko poprawione. Wykasujmy sobie ten wiadukt. Żeby on już nam tutaj głowy nie zawracał, nie przeszkadzał, nie zabierał przede wszystkim miejsca. Bo przecież my, dla przykładu, moglibyśmy zrobić sobie, kochani, tak, że przeprowadzimy most drogowy. I dalej będą, znaczy będą, no nie wiem czy będą, ale mieliby możliwość budowania się po tej stronie. Dosyć daleko musimy wykasować te linie. A to ze względu na fakt, że będzie dosyć mocny zakrętasek. Strasznie popruliśmy to wszystko, ale to nic. Od czego mamy narzędzie do wygładzania terenu, teraz to wszystko poprawimy. Jak nowe. Nowka sztuka, nieśmigana, że tak powiem. My teraz tak, zjedźmy sobie z mostem już na ziemię. To zróbmy to jakoś tak, żeby to było w miarę, ten zjazd, żeby był w miarę delikatny. On nie jest delikatny. To nie jest dobry zjazd. Dobrze, ale spróbujmy w takim wypadeczku podciągnąć tutaj pod tę linię, jak to będzie wyglądało. O kurczę, strata prędkości i to taka, no może nieznaczna, ale no ale jednak strata. Tutaj między mostami a Gdynią jest dosyć duża odległość. Nie, to tak nie zrobimy. Dalej prujemy, kochani, dalej prujemy. Czyli tutaj to nie zdało egzaminu. Ale w porządku, przynajmniej pociągniemy po całości dwa tory. Ty się, koleżanko, tutaj nie przydasz w tej chwili, wręcz przeciwnie, przeszkadzasz. Więc ja cię chcę usunąć, tak żebym mógł na spokojnie tutaj sobie te linie przeprowadzić. Oczywiście później ją poprawimy. Tu jest rozjazd, tak? Tak, tu jest rozjazd, tylko semafora nie ma. Czy tam semaforu. Zastanawiam się, czemu tak daleko jest ten rozjazd? Tutaj można go było zrobić. Poprawimy to oczywiście.
Narzędzie do wygładzania, tylko autozapis niech minie. W porządku, minął. To tutaj wygładzimy, bo tędy poleci linia. To jest pozostałość po naszej parowozowni. Żeby nie było tak brzydko, to zaraz i tak to zepsujemy kolejnymi torami, ale... Dobra, lecimy. Lecimy po całości, słuchajcie. I teraz... Oj, już laguje. Oj. Długa traska. 1 830 000. Most taki. Jak najbardziej. Tu jest 300. Jak to wygląda? Ach, uparty. Mógł tunelem wejść, ale nie chciał. No dobrze. Dobrze, niech i tak będzie. Tutaj wszędzie jest po 300, słuchajcie. Także na spokojnie 200 jesteśmy w stanie osiągnąć. Na tej linii oczywiście. Teraz przeprowadźmy drugi. Tylko tutaj to już po kawałku. Tory, które są dołączone do tych drugich, one możemy po kawałku budować, bo one i tak polecą na tym samym poziomie terenowym, co ich brat obok, prawda? Bo one się przytulają tutaj do siebie. Dobrze, mamy to. Zróbmy ten rozjazd nieszczęsny, bo przecież... Ja nie pamiętam, dlaczego tak daleko ten rozjazd zrobiłem. Coś tu chyba było na rzeczy, ale zaraz to sprawdzimy. Dziwne. I to bez semaforów, bez niczego. Bardzo, bardzo dziwny rozjazd. Chyba, że był semafor, ale ten taki stary, wiecie o który mi chodzi. O, tu jest w ogóle trasa niezelektryfikowana, to ciekawa sprawa. No ale tu semafora nie ma po tej stronie. Ciekawe. Bardzo zastanawiające to jest dla mnie. Dobra, to teraz jeszcze postawmy semafory na tej trasie. Żeby, powiedzmy, kilka pociągów mogło po niej śmigać, no bo to już jest taka trasa, wiecie, taka fajna. Ja już chyba rozumiem, dlaczego Intercity, którego na live'ie ogarnęliśmy, nie chciał tędy lecieć, właściwie nie mógł tędy lecieć, bo skoro tamta trasa jest niezelektryfikowana, to nie miał nawet na to szansy. Żeby pojechać tamtędy. W sumie w fajnym takim dołku te tory będą biegły. Znaczy w fajnym, niefajnym, no nie powinny być, biegnąć w dołku w takiej rynnie, bo jak deszcz spadnie, to wszystko będzie zalane. Oczywiście w naszej rozgrywce deszczu nie ma. U nas świat jest piękny. A my w dalszym ciągu stawiamy tu te semafory, a niech sobie te pociągi śmigają. A i tutaj jeszcze, ja lubię sobie tak stawiać o semafory. Nie wiem, czy to jest poprawne względem świata kolei, czy też nie. Ja na kolei nigdy nie pracowałem i raczej nie zamierzam pracować, w związku z tym nie znam się i nie muszę. A lubię sobie tak postawić semaforek. Dobra, ja to wygładzę już poza odcinkiem, bo nie ma sensu, żeby was przytrzymywać tak długo na takie bzdety, że tak się wyrażę. Znaczy, no dla mnie to nie są bzdety, bo jednak jest to element wyglądu. Szeroka ulica z trakcją jak najbardziej. Tutaj puśćmy... O, w ten sposób może. I pomyślmy, ponieważ, a tutaj to niestety, wybaczcie, ale muszę wygładzić, ponieważ właśnie zmierzałem do tego, zaczynałem mówić, pomyślmy, jak wypuścić wiadukt. Ponieważ on będzie bardzo mocno nam potrzebny. I teraz rzecz jest następująca. Ja bym może ten wiadukt, słuchajcie, puścił tutaj. Dlaczego tutaj? Bo będę miał szansę, żeby go wywinąć, a te wiadukty nie są skore do współpracy. Spróbujmy na 4, raz, dwa, trzy, albo na 3, zobaczmy.
na trzy nie. A w ten sposób. Haha, jednak. A ty, łobuzie, ty. Co my tutaj mamy? No dobrze, jak to tutaj wygląda? A gdyby ciebie obrócić, o tak, byłoby prościej. Byłoby prościej. Jak tam wygląda pod wiaduktem, pod mostem? Może w ten sposób. A tutaj? No, też może być. Ok, stawiamy go. I teraz spróbujmy go dołączyć do tej szerokiej drogi. Tylko, no może... Ajś, to jest... Nie tak ostro. Zdecydowanie przydałoby się jakieś narzędzie takie... które by pokazywały, czy jesteśmy zrównani z jakąś tam drogą, czy też nie jesteśmy. No zdecydowanie to by ułatwiło życie. Spróbujmy to jakoś tutaj tak w miarę prosto ogarnąć. To chyba powinno być dobre rozwiązanie. Sprawdźmy. O, fartem udało się, słuchajcie. Fartem się udało. Wygładźmy to sobie. No i to mamy zrobione, słuchajcie. To mamy zrobione. Także... Jesteśmy już praktycznie, myślę, gotowi do tego, żeby puścić czas, puścić ruch. Aha, zaraz, jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj dołączę ciebie? Dołączę ciebie, nawet ty znajdziesz swoje miejsce. Proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Może i tak być. Jeszcze jedna rzecz, którą musimy tutaj zrobić. Te mosty nieszczęsne, tak? Trasa do mostów. No, tak wygląda, słuchajcie, layout Gdyni na obecną chwilę z góry. Szału nie ma może, ale no, spokojnie. Myślę, że jakoś tam się rozbudują. Weźmy te linie do mostów. Gdynia... o tak. Czyli tutaj mamy Gdynię. W porządku, to już mamy ten pociąg. A co z tobą jest, kolego? Co ci nie pasuje, tak, by the way? Brak trasy elektryczna. A gdzie ty w ogóle jeździsz? A, Gdynia, mosty? No, jak brak trasy elektryczna? Gdzie brak trasy elektryczna? Co ty znowu wymyśliłeś, przyjacielu, bracie, kolego? Tory dużych prędkości zelektryfikowane? Sprawdźmy to. Przecież on nigdzie indziej już nie jeździ. Chyba, że dworzec nie jest zelektryfikowany. No, słuchajcie. Nie no, jest zelektryfikowany jak najbardziej. On coś wydziwia. On coś wydziwia. Nie podoba mi się to. Teraz tak, Gdynia, Witomino, sprawdźmy sobie... Aha, bo to droga jeszcze, słuchajcie, droga jeszcze, no... Zapomnieliśmy, no to nie puszczamy jeszcze czasu, tutaj trzeba im to wszystko ładnie ogarnąć. Ciekawe, jaką drogę jestem w stanie tutaj przepuścić, ale myślę, że najszerszą drogę damy radę. Bez trakcji, ale z buspasami, słuchajcie, ponieważ puścimy tutaj autobusy, które będą wozić nam pasażerów do Gdyni. I to będzie dobre rozwiązanie. Tak myślę. Oj, puść, panie. Jeden budynek zostanie zniszczony. No cóż, na wojnie straty się jakieś tam ponosi. Mówi się trudno, żyje się dalej. Czy tutaj cię mogę przyłączyć? Mogę. A, takim wiaduktem będziesz szedł. Może być. Nawet szybko. Będzie nawet szybko. Tutaj setkę można wyciągnąć, rozwinąć na tej drodze, więc nawet dobrze, że to idzie tak delikatnie.
Milion 300 000 nas to będzie kosztowało. W porządku. W porządku. Nie stanowi to dla nas problemu finansowego. Jeżeli chodzi o nasz budżet, moi drodzy, mamy 2 miliardy 140 milionów, więc zbyt dużo teraz nie wydaliśmy. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, najwięcej kosztowało nas wyburzanie miasta oraz terraforming, natomiast tutaj to już czysta, tak na dobrą sprawę, kosmetyka, można by powiedzieć. Teraz tak, nie wiem, co z tą drogą dalej zrobić. Skoro mamy tutaj wiadukt, może by też przepuścić drogę pod tym wiaduktem, ale to może kiedy indziej. Spróbujmy puścić czas, zobaczmy, co będzie. A, nie, chwila, o, wróć. Jeszcze tutaj, słuchajcie, jeszcze tu, ja już się pospieszyłem. Najszersza ulica z trakcją, tak. Przeprowadźmy ją sobie tutaj dalej. I teraz szeroka ulica i chciałbym ciebie zmodyfikować i dołączyć cię tu. A dalej zobaczy się. Dobrze, to teraz myślę, że z tej perspektywy jesteśmy w stanie, moi kochani, zobaczyć, jak się będą rozbudowywali nasi mieszkańcy. Czas puszczony, jeden dom stoi. Jeden dom. Okej. Okay. Wow! Pięknie! Włączmy sobie strefy, zobaczmy. O, pomieszane to jest wszystko. A tam dworzec. Nie fajnie, że to są takie tak pomieszane strefy. No i widzicie, i zobaczcie. Postawiali już sobie te takie swoje uliczki. Bardzo szybko się rozbudowują. Bardzo szybko, zobaczcie. Gdzie jest napis Gdynia? Jest, tutaj. 300, no, będziemy świadkami wzrostu liczby ludności, moi drodzy. 393 osoby. No i niech się rozbudowują. Myślę, że my im życzymy wszystkiego najlepszego w rozwoju nowej Gdyni. Myślę, że lepszej Gdyni. Jeżeli się dobrze rozbudują, no to będziemy w stanie fajnie im tutaj zapewnić transport miejski wewnątrz miasta. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki, że obejrzeliście ten dwuodcinkowy tasiemiec z rozbudowy Gdyni. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!